Siema, siema, jeżeli pod tym odcinkiem będzie 500 łapeczek w górę w ciągu 24 godzin od publikacji tego filmu, to w następnym filmie lub na jakimś live'iku ogłoszę zwycięzcę tego oto właśnie konkursu na 80 gemów Brawl Stars, a żeby wziąć w nim udział, trzeba zostawić łapeczkę pod filmem, napisać w komentarzu hashtag konkurs, wiadomo, subik z dzwoneczkiem, no i co, miłego oglądania. Cześć, tu jest Artixa, dziś kolejny odcinek z Brawl Stars i w tym filmie z widzami pogramy sobie w Top Brzydala, czyli oczywiście przeciwieństwo Top Modela. Gramy z widzami z Discorda, także jak również chcecie wystąpić na takim odcineczku, to zapraszam was bardzo serdecznie na nasz serwer Discorda Mordix Artixa. Macie oczywiście linka w opisie do Discorda w przypiętym komentarzu. Będą tak, każdy w sumie może wziąć udział z tego Discorda, bo będzie po prostu kilka roomów, więc każdy ma szansę zagrać, macie gwarantowane miejsce, wystąpienie po prostu na odcinku, także wszystkich was bardzo serdecznie pozdrawiam z Discorda. No i co, przypominam, aby na wstępie zostawić łapeczkę w górę, to was nic nie kosztuje, milia daje bardzo dużo, także będę wam bardzo wdzięczny, jak ją zostawicie. Tak samo subskrypcję, zobaczcie, czerwony przycisk, aż się prosi, żeby kliknąć, nie po to jest czerwony, żeby po prostu go nie klikać, tylko jest czerwony właśnie po to, żeby zwracać uwagę, żeby po prostu go kliknąć. Tak samo możecie napisać w komentarzu hashtag topmodel i dopiero wtedy wam będę przypinał serduszko, jeżeli napiszecie po prostu w komentarzu hashtag topmodel. No i co, wbijacie w ogóle do naszego klubu Brawl Stars. Mordix Artixa jest od 17k powiedzmy, ja już tu zmienię w sumie, tylko czasami wiadomo wychodzą osoby i zmieniamy niżej, żeby nie wychodziły kolejne osoby, żeby się po prostu nie nakręcały, bo właśnie tak osoby niektóre lubią robić. Także co, lecimy do pierwszej kategorii, a pierwszą kategorią jest pirat, także wybierajcie jakąś postać piracką, jakiegoś skina związanego po prostu z piratem i oczywiście to jest top brzydal, żebyście nie pomylili sobie z top modelem. No i dobra, lecimy, zapraszam pierwszą osobę, jest tutaj tak, Malwa, mamy Penny i co jest tutaj w ogóle brzydszego, Seba czy tutaj skin Malwy? No dla mnie chyba brzydsza jest ta Penny, więc no tutaj wygrywa na razie Seba, bo ten Daryl mi się po prostu podoba, no nie oszukujmy się, fajnie wygląda, ten remodel naprawdę był bardzo korzystny. Mamy tak, tutaj mamy Penny i Tika, no Tik no to tak zobaczcie, sra bombą, no to tutaj ewidentnie to wysrał ładnie, także gratulacje dla Palsona, sra jakiś, nie wiadomo co tu ma, łachmany jeszcze na sobie ma, łeb z tego. Dobra, mamy Master Tomiego, także nabijcie sobie na mnie ulta i czekajcie chwilę, albo nie, czekajcie, zostańcie na chwilę, pójdziemy sprawdzić kolejne osoby co mają. Mamy tak, piracki, no kurde, no to nie, to jest za dobre, to rajdowiec jest fajny, pirat tutaj, oczywiście to pirat drogowy, nie, żeby nie było. Także dawajcie, Daryle, no idźcie do strefy albo nie trolujcie po prostu, nie. Po prostu idźcie do strefy, idźcie do bąków Rombixa, no nie udało wam się to, no nie udało się, no. Tik właśnie ewidentnie dla mnie jest brzydszy. I widziałem tutaj dwa złote z w ogóle skiny, i do Crowa i do Bo, więc one tutaj, no idźcie tam do strefy. Wy to nie jest top model, także pomyliło wam się chyba top model z top brzydalem, także zapraszam was do strefy XD. Dobra, czekajcie. Dobra, więc uwaga, nabijcie sobie ulta, będziecie walczyć. Zobaczymy, kto okaże się tutaj większym brzydalem, więc uwaga, na mój znak możecie strzelać. Krychak, no właśnie. Uwaga, 3, 2, 1. Walczycie. Master Tommy czy Palson? Zobaczymy, komu się uda. Uwaga, leci bombka. Palson niestety zrypał bombkę, bo puścił idealnie w miny Master Tommy'ego. Uwaga, Master Tommy ma przewagę bomby. Wykorzysta po to, podjeżdża, puszcza bombę. Ale Palson tutaj obił Mastera dobrze. I bomba we mnie wjechała i tak Master Tommy to wygrał. Tu ładnie gadżety na końcu tutaj uciekł, także gratulacje Master Tommy. Ja trochę tutaj przeszkodziłem, ale nieważne, i tak wygrałeś, także no tutaj pokazał skilla Master Tommy, także Master Tommy wygrywa pierwszą po prostu rozgrywkę. No i dobra, teraz kategoria, tutaj jeszcze widzę lagi, kategoria lagi, no oczywiście. Kategoria tutaj robot, także zapraszam wszystkich na środeczek, zobaczymy kto co wziął, jaką postać albo jakiego skina, zobaczymy. Także dawajcie, zapraszam na środeczek. Uwaga, co my tutaj mamy? No tutaj ciekawie, różnie tutaj są wybrane. O kurde, tutaj nawet widzę kiełeczka. Dobra, zapraszam na środeczek wszystkich, chodźcie tutaj do góry wszyscy i po kolei będziecie po prostu wychodzić, żeby nie uciekajcie nigdzie, chodźcie wszyscy tutaj do góry i po kolei wychodźcie. Dobra,
Tak, mamy tak, Kapiego, mamy Dixona. No 8-bity są gorsze, znaczy nie są gorsze, no po prostu są ładniejsze niż, zaraz powiem wam jakie postacie zresztą. No i oczywiście Star Powery musieli wziąć, no, no czego ja mogłem się spodziewać, no, no zobaczcie, Kapi tak samo, nie? No, wiedziałem, że tak będzie. Tutaj tak samo, Natix, pijak niby jest, ale no jakby to powiedzieć, no brzydki to jako skin to po prostu nie jest. Także Kapi no tutaj też przygrywa, bo 8-bit jak już mówiłem. I tak, co tutaj mamy? Kiełeczek, kiełek, no kiełek to roślinka fajna, więc no raczej też tutaj jako top brzydal nie pasuje. Mamy kawalera, takiego jakby powiedzieć, kelnera, Barleya, więc tutaj, no, no nie, on raczej też nie. Tak samo jak mówiłem, 8-bit. Mamy tutaj właśnie też tego, Sweet Dog, który ma Barleya, Wizarda, który jest fajnym skinem, fajnym skinem. Mamy Sharona. Sharon, no ty też jesteś 8-bitem, to wiesz, wiesz gdzie możesz powędrować, nie? Do bąków Rombixa możesz pójść, nie? Nie chcesz? No to, to ja cię zabiję. Dobra, i uwaga, starcie, Damcio czy Emkio? Już, nie wiem, niektórzy mogli z was wiedzieć, bo kiedyś graliśmy, wiadomo, to brzydala. I dla mnie brzydszą postacią, no jest Rico. A przez co? No wiadomo, przez jego łysą glancę. No zobaczcie, po prostu łysa, taki łysy robot, no to wygląda jak jakiś łysy z Brothers. Ale to nieważne, także Emkio wygrywa, gratulacje. No i dobra, kolejną kategorią jest zwierzę, także zapraszam na środeczek. Widzę tutaj już Maczuk wziął tak przenośnie, bo zwierzę, wiadomo, to ból jest, wiadomo, związany z bykiem. Także dobra, dawajcie na środeczek, zobaczymy kto wziął jakiego skina, jaką postać. I uwaga, no jakby to powiedzieć tak. Mamy Nitę, Nita, no Nita nie jest jako brzydka, no nie, no nie. No, no tutaj raczej do top brzydala, no tutaj się nie zalicza, bym powiedział. Mamy tak, Frank no w ogóle nie jest zwierzęciem, jakby to powiedzieć. Frank no nie jest zwierzęciem, więc ten tutaj to jest jakby potwór, bym powiedział, a nie zwierzę. Tak jak mówiłem, te Nity muszą być zabite, no bo Pan P też, bo Pan P jest fajny, Pan P jest fajny, no nie oszukujmy się, więc Tymek tutaj źle wybrałeś, bym powiedział. Więc chyba na razie te bóle, bo ja w ogóle tych bólów nie lubię zbytnio, zwykłych tych bez skinów żadnego bóla. Także no tutaj czekajcie, Hugo tak samo, no oczywiście muszą trollować, nie? Oczywiście muszą trollować. Także zbierz dobra, zbierz Cuba Maczuk, zbierz gdzieś Cuba, nie wiem, gdziekolwiek, tam masz po lewej. Więc będziecie walczyć, nabić sobie ulta na mnie już, Sweet Daga dawaj. Bo jak widzicie mają obydwoje bóla, więc musimy to jakoś rozstrzygnąć. Także uwaga, Sweet Daga, Maczuk, zapraszam na środeczek, Maczuk sobie nabij ulta. Dawaj, chociaż ult tu w sumie nie wiem czy będzie wam potrzebny, no jak będziecie się cofać to w sumie tak. Już dawajcie, czekajcie. Maczuk dawaj ulta. Okej, okay. Także uwaga, zaczynacie na mój znak. Teraz, dawajcie, lecicie. Zobaczymy kto tutaj to wygra. Uwaga, Sweet Daga już obija Maczuga. Maczuk ma 3500 HP. Dobra, odrodził sobie ładnie gadżetem, bo właśnie tutaj gadżet jest pomocny bardzo. Także zobaczymy kto tutaj będzie brzydszym brzydalem, nie wiadomo o co chodzi. Dawajcie, Sweet Daga, Maczuk. Uwaga, mają tyle samo HP, dobra, Maczuk tutaj jest na środeczku już. Wjechali w siebie, no i wygrywa Maczuk, także gratulacje dla Maczuga. Wygrywasz top brzydala, okazałeś się większym brzydalem, także poszedł jeszcze wyssać bąki Rombixa, widzę, także wygrywa Maczuk, gratulacje. W międzyczasie przypominam właśnie, aby zostawić łapeczkę w górę, subika, napisać w komentarzu hashtag top model, to daje nie tylko zasięgi, ale mogę wam po prostu również przypiąć, wiadomo, serduszko. Zobaczcie ile osób mnie subie, 74% z was, dlatego naprawdę zasubskrybujcie, bo to jest tyle osób mnie nie subować, a mnie ogląda, no to, to trochę tak słabo z niektórych strony. Wiadomo, wbijajcie na naszego Discorda, jak również chcecie wystąpić na takim oczywiście odcineczku, bo często teraz będę nagrywał odcinki z widzami, więc macie do niego linka w opisie, macie gwarantowane miejsce na mojego Facebooka, możecie tam zobaczyć moją twarz, na mojego Messengera, TikToka, Instagrama, naszą grupkę na Messengerze, napiszcie mi na Messengerze, żebym was po prostu dodał. Do naszego klubu oczywiście Brawl Stars, Mordix, RTX-a wbijajcie, na kanał All Hasso, teraz wam się wyświetla, on będzie teraz nagrywał WOTA, Fortnite'a w szczególności, także jak gracie w jakąś z tych gier, to zapraszam do niego, macie linka w opisie, możecie mnie wesprzeć, to jest tylko i wyłącznie od 2 zł daje wam to bardzo dużo bonusów. Teraz wam się wyświetlają po prostu te bonusy, między innymi właśnie mogę was dodać do znajomych, również wam się teraz wyświetla mój hashtag. Zapraszajcie mnie po prostu, wspierający donatorzy, superchatorzy. No i co, właśnie teraz wyświetlają wam się ostatni wspierający. Dziękuję wam bardzo serdecznie, mordeczki, za wspieranie, pomagacie w rozwoju kanału. Wiadomo, te konkursy, które dla was robię, to dzięki wam, także możecie po prostu podziękować tym wspierającym w opisie. Jeżeli wy nie możecie po prostu mnie wesprzeć, to podziękujcie tym wspierającym, którzy po prostu, jakby powiedzieć, w sumie fundują te konkursy, to dzięki nim po prostu one są. No i co, możecie mi zbierać openingi Brawl Stars, za sezon możecie mi dawać Megaboxa, Bigboxa, zbierać mi Broboxy, Bigboxy, nagram z chęcią naprawdę nagram
opening z waszego konta, także zgłaszajcie się na social mediach, macie linki w opisie, posłuchajcie sobie nutek, najbliższa nutka myślę będzie jakiś rapik w tą sobotę o 18:00, zobaczymy jaka jeszcze, dam oczywiście info na społeczności o odcinkach. No i co, szukam dziewczyn do nagrywek, także chętne dziewczyny, zgłaszajcie się na Discorda, nieważne ile macie lat, po prostu się zgłoście na Discorda naszego, macie linka w opisie. Także lecimy do ostatniej kategorii, czyli ostatniej oczywiście gierki Top Brzydala. A i oczywiście pozdrawiam osoby, które występują na tym odcinku, czyli Master Tommy, Palson, Kryhax, Wiktor, Brian, Domino, Zao, Seba, Malwa, Kajk, XRTX, oczywiście to jest moje drugie, czy tam trzecie konto, bo rozdałem komuś, widzom właśnie konta moje dwa. Kapi, Natix, Dixon, Sweetdaga, Sharon, Damcio, Mkio, Xeo, XRTX, czyli drugich w sumie chyba drugie konto, Oski Boski, Preisi, Tymek, Hugo, Danio, Sweetdaga, Maczuk, no i oczywiście siebie też pozdrawiam XD. Także lecimy do ostatniej kategorii. No i dobra, ostatnią kategorią w tym odcineczku jest, są postacie po prostu z Trophy Roada, także zobaczymy kto co wziął, no i właśnie po poprzedniej gierce nieudanej, znaczy chodzi po prostu właśnie z tego Trophy Roada, nie widzieliście jej w sumie bardzo dobrze, to wywnioskowali niektórzy właśnie, które postacie są w sumie najbrzydsze. I oczywiście chodzi tutaj o EMS, także no tutaj resztę osób trzeba pozabijać, które nie mają EMS, także zapraszam wszystkie osoby, które nie mają EMS do mnie, albo do strefy, albo do bąków Rombixa, albo nie wiem, po prostu dajcie się zabić i tyle, żeby tutaj wiadomo nie przedłużać, także o dobrze, poszedł Kajk ładnie i bardzo dobrze, a najlepiej właśnie do mnie, bo przynajmniej mam pewność, że takie osoby zabiłem, a nie, że gdzieś się chowają. Dobra, zapraszam wszystkie EMS na środeczek, wszystkie EMS zapraszam na środeczek. No i po co uciekasz, Hubert? No i po co, Huberto? No i po co? Miałeś iść do bąków Rombixa i co? Dobra, trzeba cię tutaj, widzę, zabić. Dobra, pokażcie się, ile EMS jest na środeczku. Czy jest 5 EMS? Czy jeszcze jakiś typo się chowa gdzieś? No pokażcie się, no, co jest z wami? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, dobra, 5. Więc uwaga, ustawiacie się w tym miejscu. Wszyscy w to miejsce. I nie macie... Idealnie się ładnie wszyscy na sobie ustawić. Idealnie macie się ustawić na sobie. I uwaga, totalny bezruch, nie ruszacie się w ogóle. I ustawcie się ładniej na sobie, nie? Jak coś, żeby równo było. I totalny bezruch, totalny bezruch. I zaraz wam powiem co i jak. Więc uwaga, pierwsza osoba, która mnie zabije, wygrywa. Znaczy osoba mnie po prostu, która zabije, to wygrywa. I uwaga, lecą, lecą MZ-ki, uwaga. I będą zaraz bąki, ale ja podjadę, podjadę do was. I uwaga, kto wygrał? To mnie, znaczy nikt nie wygrał w sumie, nikt mnie jeszcze nie zabił. I wygrywa Domino, także w ogóle reszta osób poszła na lewo, co jest grane. Także Domino wygrywa, gratulacje, ostatniego Top Brzydala, no okazał się najbrzydszy jak widać, także... Także dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie, łapka, subik, komentarzyk. Wbijajcie właśnie na dzisiejszego live'ika o 19:00, słuchajcie, możecie wygrać 160 gemów, także zapraszam o 19:00 na live'ika. No i co? Siema! Fearless.